I witamy serdecznie pana Mirosława Minkinę, rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Naszą uczelnię o tej pięknej nazwie, której gratulujemy, reprezentuje grono bardzo zacnych osób. Witamy również panią Beatę Walenciuk-Dejnekę, dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu. Równie gorąco witamy pana Cezarego Sępucha, dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Uniwersytet reprezentują również pani Marzena Stańska, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych. Pani Anna Klim-Klimaszewska, dyrektor Instytutu Pedagogiki. I pani dr Beata Gałek, rzecznik pana rektora. Witamy także równie gorąco radnych Rady Miasta Siedlce, pana Krzysztofa Haberskiego i pana Macieja Adrady. Witam pana Tadeusza Burutę, prezesa zarządu Siedlskiego Towarzystwa Naukowego i członka kapituły. Także członek kapituły stoi obok mnie pan Zbigniew Piwoński, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Bramie. Witamy także gorąco, bardzo, przyjaciela naszej placówki, księdza Roberta Mirończuka, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Witamy media, witamy laureatów poszczególnych edycji, poprzednich edycji Nagrody Złotego Jacka. I teraz poproszę pana doktora Krzysztofa Tadeusza Borutę, żeby przedstawił państwu ideę nagrody i przedstawił protokół kapituły. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Witam państwa na uroczystości wręczenia Nagród Złotego Jacka już po raz 24, no może 23. To tutaj kwestia jest taka trochę dyskusyjna pomiędzy dwoma stowarzyszeniami, które wchodzą w skład kapituły. Wyjaśnię już dlaczego. Po raz pierwszy nagroda ta została wręczona w roku 2000. Ona się wtedy jeszcze rodziła, a więc to był pomysł rzucony przez ówczesnego prezesa Siedlskiego Towarzystwa Naukowego, profesora Piotra Matusaka. Wówczas jeszcze była to nagroda wręczana w trochę innych kategoriach, a więc za osiągnięcia naukowe, za popularyzację nauki i za najlepszą pracę magisterską dotyczącą regionu. Z biegiem lat zmieniło się trochę i sama organizacja, i kategorie, w których nagrody są przyznawane. A więc rok później, a więc już w roku 2001 do organizowania konkursu Złotego Jacka przyłączyło się Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama. Zaangażowany został także Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Uczestniczyli w posiedzeniach kapituły m.in. przedstawiciele Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego. Z biegiem czasu zostało to scedowane, ta funkcja, na Muzeum Regionalne w Siedlcach. Dlaczego mówię, że 2000-2001? No, w 2001 roku nagroda, można powiedzieć, że zyskała niemalże taki kształt jak dzisiaj. Doszła jedna kategoria, czyli ocenie, nagradzani są także
Nagradzane są także osiągnięcia w dziedzinie kultury, w dziedzinie sztuki. No i do grona organizatorów doszły te instytucje oraz pojawiły się statuetki Złotego Jacka, bowiem pierwsza edycja no to były wręczone jedynie dyplomy honorowe. Z czasem właśnie te statuetki Złotego Jacka się pojawiły i właśnie dlatego mamy ten początek albo 2000, albo 2001. Trzeba też powiedzieć, że niestety w ciągu lat wykruszyła nam się jedna kategoria, to znaczy nagroda za najlepszą pracę magisterską dotyczącą regionu. Z biegiem czasu po prostu zaczęło nam brakować zgłaszanych prac magisterskich w tej kategorii i po prostu nie mieliśmy co oceniać, co wybierać. W związku z tym kapituła ostatecznie podjęła decyzję, że w tej kategorii nagród nie przyznajemy, a więc ostatecznie teraz pozostały trzy kategorie. Za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne, działalność w dziedzinie kultury oraz za działalność popularyzatorską, popularyzatorską nauki, kultury, tutaj związaną z naszym regionem. W dalszym ciągu, tak jak to było na początku, nagroda ma charakter społeczny. Związana jest ze stowarzyszeniami, przyznawana jest spontanicznie, można by powiedzieć, chociaż zostało to już w pewien sposób sformalizowane, przez przedstawicieli instytucji, organizacji wchodzących w skład kapituły. Także myślę, że w przyszłym roku już będzie kolejna edycja, więc 24, 25, niemal jubileuszowa, a więc można powiedzieć, że nagroda wrosła już w pewien sposób w krajobraz kulturalny regionu, krajobraz kulturalny miasta i jest postrzegana dobrze i ceniona wręcz, no bo co roku przyznajemy teraz jedynie trzy takie nagrody, trzy takie statuetki, więc nawet przez tych 20 parę lat laureatów wielu nie mamy. Staramy się nie dewaluować nagrody, dbać o jej wartość i naprawdę doceniać wartościowe osoby, wartościowe osiągnięcia. Żeby nie przedłużać, przybliżę Państwu protokół posiedzenia kapituły Nagrody Złotego Jacka. Posiedzenie kapituły Nagrody Złotego Jacka odbyło się 29 września bieżącego roku w Siedlcach. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele trzech instytucji, które organizują konkurs o tę nagrodę. Po dyskusji, ale dosyć spokojnej, wyważonej i zgodnej, kapituła w głosowaniu zdecydowała jednogłośnie w każdej kategorii, że w bieżącym roku Nagrodę Złotego Jacka otrzymują. W kategorii osiągnięcia naukowe profesor doktor habilitowany Mirosław Mintina. Zapraszamy panie rektorze. Zapytam moją rzeczniczkę prasową, czy mam kołnierzyk i krawat. Dobre. Beata? Leczko, krawat, ale to się... O, właśnie. Przepraszam bardzo, troszeczkę musiałem uporządkować kartki, które mam przed sobą. Nie chcę mówić z głowy, żeby czegoś nie pokręcić, a więc będę się posiłkował ściągawką. Krótko może przybliżę postać pana profesora Mirosława Mintiny i osiągnięcia, które brała pod uwagę kapituła, przyznając panu profesorowi nagrodę w bieżącym roku. Pan profesor doktor habilitowany Mirosław Mintina znany jest na pewno wszystkim Państwu jako rektor Uniwersytetu w Siedlcach. A mniej trochę wspomina się jego działalności naukowej,
a ta, podobnie jak i osiągnięcia z niej wynikające, no jest niezwykle bogata. Zainteresowania badawcze profesora obejmują problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, a szczególnie, co zwłaszcza w ostatnim okresie jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście obecnie toczącej się wojny ukraińskiej, tym obszarem zainteresowań jest polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Problematyce rosyjskiej przede wszystkim, co jest ważne dla każdego badacza, z czego też wynika jego pozycja w środowisku naukowym, poświęcone są publikacje naszego dzisiejszego laureata. Dorobek naukowy profesora Minkiny jest bogaty. Obejmuje łącznie około 100 pozycji bibliograficznych. Składają się na nie monografie autorskie, 10 ich jest. Tu może wymienię przykładowo kilka, na przykład z tytułów takich: FSB, Gwardia Kremla, Rosja, Zachód, walka o wpływy, kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej, geneza, istota, skutki, czy wreszcie wspomnę o najnowszej książce pana profesora, świeżej, tegorocznej, Rosyjskie instrumentarium wpływu, nękania i prowokacji. Jest to nowość, jeszcze nie wszędzie widoczna, nawet w naszej bibliotece uczelnianej ponoć jeszcze jej nie ma, a przynajmniej nie można jej jeszcze wypożyczyć. A jest to naprawdę książka bardzo ważna, wartościowa. Przy okazji, tak na marginesie, zachęcam państwa, bowiem w przyszłym miesiącu, w listopadzie, będzie spotkanie autorskie i promocja tejże książki, więc można się będzie z panem profesorem spotkać i o tym dziele porozmawiać. Wracając do meritum. Prócz monografii w dorobku autorskim pana profesora są jeszcze książki pod jego redakcją oraz przeszło 90 artykułów w pismach naukowych polskich i zagranicznych. Prace te cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem, o czym świadczą setki cytowań odnotowanych w różnych indeksach. Pozycja profesora w świetle nauki jest znacząca i jest doceniana. Prócz cytowań dowodzi tego na przykład nadanie nie tak dawno, bo 3 lata temu, tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk społecznych, czy częste, zwłaszcza w ostatnim czasie, zapraszanie go do wielu programów radiowych i telewizyjnych, gdzie występuje w roli eksperta od spraw rosyjskich. Do osiągnięć naukowych profesora doliczyć można także i zaangażowanie, na przykład w zorganizowanie w Siedlcach cyklu konferencji, które odbywało się w naszym uniwersytecie pod takim ogólnym hasłem Polska-Rosja. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i skupiały badaczy, nie tylko podejmujących ten badaczy i nie tylko badaczy, ale nie tylko podejmujących tę problematykę. Aktywność profesora przyczyniła się także i do tego, że w Siedlcach działa licząca się w kraju grupa naukowców badających, bardzo ogólnie, kolokwialnie mówiąc, problematykę rosyjską. Wypada wspomnieć także, że pan profesor Minkina wypromował 6 doktorów, był także recenzentem licznych przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Na koniec, nie wypada nam zapominać, że wielką osobistą także zasługą pana profesora Minkiny jako rektora jest doprowadzenie do tego, co stało się 1 października tego roku, czyli zmiany Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego na Uniwersytet w Siedlcach. Uczelnia przestała być uniwersytetem tak zwanym przymiotnikowym i weszła do grupy obecnie liczącej 25 uniwersytetów działających w Polsce. Stało się to, o czym jeszcze 13 lat temu, kiedy Akademia Podlaska stawała się uniwersytetem przyrodniczo-humanistycznym, pozostawało w sferze marzeń, prawdę mówiąc. Pan rektor co prawda może mówić, że to zasługa całego środowiska akademickiego, ale wiemy, że to pańskie zaangażowanie wydatnie przyczyniło się do tego faktu. Nie tylko uczelnia, ale jak sądzę, cała społeczność regionu powinna to doceniać i być za to panu profesorowi mocno wdzięczna.
najważniejszej czynności. Panie profesorze, jeszcze raz gratuluję i no ja życzę wielu, wielu dalszych sukcesów. No nie jest to mądre. Nie tylko na dziękuję serdecznie. Dziękuję. Załączenie do tej nagrody na pamiątkę dyplom, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Cieszymy się bardzo. Bardzo. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Panie rektorze, gratuluję. Bardzo, bardzo. Serdecznie. Dziękuję. Jeszcze jeden członek kapitału. Serdecznie gratuluję. Proszę bardzo, proszę. Tak, dziękuję. Tak wygląda. Chcieliśmy zdjęcie. A ja tu jestem, ogórek tutaj. Prosimy do nas. Dobrze, jeszcze pan sam. Jeszcze pan sam. Trochę chłopi, dyrekcja jest dyrekcja. Dobrze, dobrze. Jestem bardzo zaszczycony przyznaniem mi tej nagrody, dlatego że ja, mimo że przyszedłem do pracy w Siedlcach w 2007 roku, to z tym miastem czuję się bardzo, naszym miastem, bardzo emocjonalnie i intelektualnie związany. Związałem się z ludźmi, związałem się z uniwersytetem. Tadeusz wspomniał o tej drodze do Uniwersytetu Klasycznego. Oczywiście, że jest to zasługa całego środowiska, dlatego że gdyby osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracowników, to ten sukces nie miałby takiej formy, jak jest teraz, czyli nie okazałby się skuteczny. Nie padło tu dzisiaj, ale ja czułem wsparcie środowiska, bardzo mocne środowiska i uczelni miasta, kiedy podejmowaliśmy działania o utworzenie kierunku lekarskiego w naszym uniwersytecie. Również od 1 października zaczęliśmy kształcenie lekarzy i może Państwo słuchacie różnych fejków czy informacji, że nie mamy infrastruktury. Mamy infrastrukturę, mamy pracownię genetyki molekularnej, mamy własne prosektorium, także zapewnimy wysoką jakość kształcenia. Także dziękuję społeczeństwu miasta po wsparciu Rady Miasta, Rady Powiatu, dlatego że czułem, że Państwo jesteście z naszym uniwersytetem. Natomiast jeśli chodzi o moje publikacje, ja spraw bezpieczeństwa międzynarodowego doktorem osobiście, dlatego że mam w swojej karierze zawodowej, zanim jestem nauczycielem, przeszłość dyplomatyczną w strukturach NATO i tego bezpieczeństwa dotknąłem osobiście, ale też i wynika to z moich zainteresowań naukowych, gdzie problematykę działań Rosji śledzę od wielu, wielu, wielu lat, zanim jeszcze zacząłem pisać publikacje na temat naukowych, już z Rosją zajmowałem się jako dyplomata. Szanowni Państwo, te moje publikacje są czytane nie tylko w Polsce, ale są czytane też przez Rosjan. Opowiem taką historię. Pan Tadeusz wspomniał o konferencjach Polska-Rosja. Byłem wtedy dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa. Moim zastępcą bowiem była moja rzeczniczka, pani dr Beata Gałek, i wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, a może by tak spróbować po tym 14 roku trochę spróbować Rosję ucywilizować. Zajęli ten Krym, no może się wycofają, trwały negocjacje, może im pokażemy trochę tej kultury zachodniej, tego świata. Oni początkowo nie wierzyli, że taki gest wykonamy, ale w końcu przyjechali i te konferencje odbywały się. Było dużo uczonych, nie spieraliśmy się oczywiście, natomiast była to atmosfera takiego konstruktywnego dialogu, można powiedzieć w formule tej grupy do spraw stosunków Polska-Rosja. Czy były to spotkania konstruktywne, ale po tych konferencjach można zaobserwować narastającą dynamikę tych wydarzeń, które rozpoczęły się w lutym 2022 roku. Oni już byli jakby tacy trochę bardziej agresywni. Zauważyliśmy też proces taki, że przyjeżdżali do, zapisywało się 30 osób na konferencję, a przyjeżdżało 5. Oczywiście naszemu państwu to nie umknęło uwadze, ale postanowiliśmy sami z tych konferencji zrezygnować. Ale a propos publikacji, została przywołana jedna z moich publikacji, FSB Gwardia Kremla. W czasie jednej z konferencji
ambasador Andriejew uczestniczył w tej konferencji przy kawie. Ten, którego czerwoną farbą ostatnio oblano. Mówi do mnie Mirosław. Jak myślę, że Państwo zrozumiecie to, co powiem po rosyjsku, cytując profesor Mirosław. Ja przeczytał twoją knigę. No. W twoją knigę to, że przeczytali w nim atjeldo na Łubiankie. No i to była dla mnie bardzo, bardzo duża radość, że na Łubiance moja twórczość jest obserwowana. I powiem szczerze Państwu, że później wyjeżdżałem do Rosji do Moskwy na konferencję i tak trochę się, no trochę tak mi dreszczyk emocji chodził, rozglądałem się tak za sobą, ale jakoś później jeszcze raz pojechałem, ale szczęśliwie zakończyło się to, że żadnych kłopotów ze strony Federacji Rosyjskiej nie miałem. Kończąc, dziękuję kapitule, dziękuję Państwu, jestem dumny, że stowarzyszenie, a stowarzyszenie jest wyrazicielem środowiska, w którym funkcjonujemy jako uniwersytet, dostrzegło moje wysiłki naukowe. Dziękuję Państwu bardzo, jestem bardzo wdzięczny. Kategoria. W kategorii osiągnięcia artystyczne nagrodę przyznano Izie Sterendze. Smutek i jeszcze inne uczucia, ale dzisiaj po radości się ograniczymy. Zresztą po liczbie członków stowarzyszenia, która postanowiła przyjść, wygląda, że pani Iza powszechnie jest lubianą, docenianą i czujemy się wyróżnieni, mogąc ją samą również światu bardziej pokazać, bo ona sama o to dba, ale pozwólcie, że słów kilka, takich nazwijmy sobie kronikarskiego obowiązku, słów kilka Państwu przeczytam. Pani Iza jest rocznik 64. Urodziła się w Warszawie, jednak całe swoje dzieciństwo spędziła w podsiedlickich Białkach i w samych Siedlcach. Tu podczas swojej licealnej edukacji w Prusie zaczęła wiązać swoją przyszłość z malarstwem. Jako nastolatka ćwiczyła warsztat u Antoniego Wróblewskiego. Szacunek, panie profesorze. Czerpią inspirację części nie otaczającej się światem, lecz z własnej głowy. Po liceum wybrała studia w Instytucie Wychowania Plastycznego UMCS w Lublinie w pracowni profesora Mariana Stenbasika i Mikołaja Smoczyńskiego. Pod ich kierunkiem zaczęła wypracowywać swój nietuzinkowy, odrębny styl, nie dając się łatwo zaszufladkować czy podporządkować oczekiwaniom. Na studiach przeprowadziła się do Konina, gdzie piastowała stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych. Pracę w Instytucji Kultury zaczęła również łączyć z działalnością edukacyjną. Prowadziła warsztaty terapii zajęciowej dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Tę działalność kontynuuje do dziś dnia, dzieląc się swoją pasją i umiejętnościami często z młodzieżą, z niepełnosprawnościami i trudnościami społecznymi. Równolegle z pracą wychowawczą nieustannie rozwija swój styl malarski, bez ustanku poszukując nowych form wyrazów oraz tematów pracy. Jej podstawową techniką malarską jest olej na płótnie, lecz w jej dorobku znajdziemy również wiele pasteli, rysunków czy prac na tynku. Sama swój styl określa jako mariaż abstrakcji i figuratywności. Prace Izy Sterendzy znajdują się w wielu kolekcjach polskich i zagranicznych. Artystka uczestniczyła w bardzo wielu plenerach artystycznych, zarówno w Polsce, jak i poza granicami, między innymi w Grecji, czy Kostaryce, Macedonii, czy Niemczech. Często wspiera również akcje charytatywne swoimi dziełami. W roku 2005 otrzymała stypendium ministra kultury Rzeczpospolitej, kilkakrotnie otrzymała takie stypendium od prezydenta miasta. Artystka jest autorką wielu wystaw indywidualnych w najbardziej prestiżowych galeriach, brała również udział w licznych wystawach zbiorowych, także za granicą. Jej najbardziej znane cykle malarskie to Malowane Ziną, Infantylia, Monady,
kobiety w chustach, mężczyźni w hełmach. Malarka przed czterema latami przeprowadziła się do Mierzwic, gdzie w ciszy i spokoju tworzy najnowsze cykle. Zwierzęta, których nie widziałam, ale są. Cykl ten nawiązuje do pełnej tajemnicy podlaskiej natury, charakteryzuje się dystansem do realności oraz figuratywnością przypuszczoną przez pryzmat nieokiełznanej w wyobraźni malarki, pozostając osobą bezkompromisową zarówno w życiu i w twórczości. Iza Starenka wciąż odkrywa nowe drogi wyrazu artystycznego, nie przestając zaskakiwać i zachwycać swoim malarstwem, które raz zobaczone na długo pamięta się. Na stałe współpracuje z galerią Xanada. Nietuzinkowa to galeria, gdzie są wszystkie gwiazdy polskiego pędzla, wszystkich technik. A ostatnie wystawy, to poczynając od 18 roku, prawie coroczne, z udziałem tejże właśnie galerii. To jest ogromne wyróżnienie i znak czasu, i znak wagi i wartości prezentowanego przez panią Izę. Charakter, warsztat, no i spojrzenie na ten ciekawy moment i ciekawy świat. Dalej pracuję z młodzieżą. Pani Izo, ogromna przyjemność dla mnie, jako dla przedstawiciela stowarzyszenia, które tutaj licznie reprezentowane jest, i podziękowanie dla Kapituły, że przychyliła się do naszego wniosku i zechciała panią wyróżnić. Gratuluję pani Izo. Zapraszam do pierwszego rządu. Idziemy po narzędzia. Z ogromną przyjemnością. Dobra, przepraszam. I z ogromną przyjemnością przekazuję pani statuetkę Złotego Jacka, aby pani przypominał dzisiejsze spotkanie, ale i fakt, że siedmczanie pamiętają i bardzo sobie cenią pani talent i to, co pani pokazuje nam. Gratuluję. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Może pani usiądzie, a my zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Co pani nie odchodzi? Proszę wsiąść, pani Izuniu. Czy ktoś chciałby jeszcze z nami zrobić sobie zdjęcie z panią Izą? To zapraszam. Ja, ale jestem zajęty. Dobra. Iza? Wszyscy by chcieli, ale nie będziemy tam tak. Dobra. Gratulujemy raz jeszcze. Pani sama. Nie, pan stanie. Stańcie spokojnie i nie gadajcie. Popatrz. Kto to rządzi? A ja. I teraz Iza sama. Dobra. Tak, nie, mów nic. Popatrz do mnie. Jeszcze? Tu do mnie, Iza. Dobrze, dzięki. To jest taka indywidualna sprawa i dlatego się bardzo cieszę, że zostałam doceniona. Dziękuję Kapitule. Jest to dla mnie naprawdę wyróżnienie. Siedząc gdzieś tam w lesie, że cały czas to malarstwo działa, a sztuka łagodzi obyczaje. W każdym czasie, a teraz to bardzo, bardzo. Trudno mi mówić o swoim malarstwie, bo rzeczywiście ciągle się zmienia, ciągle się pojawia. To mieszkanie w lesie to nie jest taka zupełna cisza, bo w lesie się tak bardzo dużo dzieje. Znowu słychać wilki, tam gdzie mieszkam zimą codziennie spotykam wilki, więc jest to życie pełne przygód. Na każdym kroku może się wydarzyć coś dziwnego.
Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, nie bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa chce się spytać mnie o coś, to... Nie spodziewałam się, na pewno się nie spodziewałam. Rzeczywiście w Siedlcach już mieszkam kilka lat, cały czas działam. I dziękuję bardzo za nagrodę. Szanowni Państwo, przedstawię laudację naszego kandydata bez podawania źródeł i dat, żeby skrócić wystąpienie, bo będziemy mieli duże wiadomości właśnie panu Andrzejowi Ośmiuku, kandydacie kapituły do Nagrody Złotego Jacka w dziedzinie popularyzacji kultury i historii, który mieszka obecnie w Białej Podlaskiej. Jest kolekcjonerem pamiątek związanych z polskimi formacjami granicznymi z powodu do niedawna wykonywanej pracy zawodowej. Gromadzi falerystykę i inne przedmioty, m.in. Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Natomiast z racji miejsca zamieszkania stworzył kolekcję przedmiotów, fotografii i dokumentów ilustrujących militarną historię Białej Podlaskiej. Nie ogranicza się tylko do gromadzenia tzw. fantów. Angażuje się nie tylko w nieco może odległą ideę powołania placówki muzealnej, ale dzieli się swą wiedzą i wspomaga swoimi zbiorami placówki kultury w regionie. Ponadto publikuje artykuły, w których dzieli się z czytelnikami swą wiedzą na tematy wymagające nie tylko żyłki kolekcjonerskiej, ale i dociekliwości historyka regionalisty. Opublikował artykuły w podlaskim kwartalniku kulturalnym pod tytułem Datowniki niemieckiej poczty polowej i stemple niemieckich jednostek wojskowych na pocztówkach wysłanych w Białej Podlaskiej w latach 1915-1918 oraz pamiątki poprzemysłowej Białej w latach 1945-1989. Poza tym w tym kwartalniku kulturalnym został opublikowany wywiad z naszym kandydatem pod tytułem Śladami żołnierzy carskich pułków stacjonujących w Białej w kolekcji Bielczanina. Zaangażował się we współpracę w organizację wystaw historycznych Muzeum Południowego Podlasia Białopodlaskiej, wystawy stałej pod tytułem Historia miasta w latach 1795-1939 oraz czasowych pod tytułem Historia 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego Białej Podlaskiej, 34. Pułk Piechoty Wojska Polskiego, setna rocznica powstania oraz trzecia wystawa Koło Bielczan przez stulecie. Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej Białej Podlaskiej zorganizował własne wystawy czasowe. Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. To była wystawa figurek żołnierzyków z okresu PRL. Następna to Znaki Pamięci, 160. rocznica powstania styczniowego oraz A więc wojna, wrzesień 1939. Poza tym Białej Podlaskiej działa jako społecznik w dziedzinie promocji dziejów miasta i ratowania dziedzictwa materialnego. Stowarzyszenie Koło Bielczan jest członkiem zarządu oraz pełnomocnikiem do spraw kwesty i renowacji zabytkowych nagrobków na bielskich nekropoliach. Znany jest również jako członek zarządu Bielsko-Podlaskiego Klubu Kolekcjonera. W ramach tego gremium podjął inicjatywę przygotowania projektu i odsłonięcia tablicy poświęconej Aleksandrowi Szaniawskiemu, wojskowemu naczelnikowi powiatu bielskiego w powstaniu styczniowym. Kapituła nagrody zwróciła także na współpracę naszego kandydata z instytucjami w Siedlcach. Pan Andrzej Ochiruk jest członkiem Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, w którym w styczniu obecnego roku przedstawił część swojej kolekcji i wykład pod tytułem Biała Podlaska w moich zbiorach, historia miasta oczami kolekcjonera. Ale przede wszystkim nasze placówki muzealne dużo zawdzięczają panu Andrzejowi. Poczynając od Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Smolowicza w Siedlcach. Wydrukowaliśmy już dwa różne wydania książki o IX Pułku Artylerii Lekkiej ze zdjęciami, które pan Andrzej pożyczył do druku w tej książce. Mając bogate doświadczenia uczestniczenia w aukcjach antykwarycznych, pan Andrzej Ochiruk wyszukuje i nabywa z rynku kolekcjonerskiego eksponaty, których w inny sposób nie udałoby się do naszych zbiorów pozyskać. Współpracuje przy gromadzeniu pamiątek dziedziny historii Siedlec.
Współpraca polega na wskazywaniu eksponatów pojawiających się na rynku kolekcjonerskim, konsultacjach i pomocy w pozyskaniu konkretnych egzemplarzy. Jeśli Państwo znacie zasady uczestniczenia w takich różnych akcjach antykwarycznych, to po prostu jest tutaj, można powiedzieć, że duże znaczenie ma psychologia, ale przede wszystkim doświadczenie. I z tego doświadczenia mogliśmy właśnie niejednokrotnie skorzystać. W naszym oddziale, czyli Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, pan Andrzej prezentował własną kolekcję hełmów i wyposażenia francuskiej straży pożarnej w XIX wieku podczas drugiego zjazdu Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Pożarnictwa. A w drugim oddziale, to będzie tutaj już trochę sensacyjnie, czyli Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, w tym roku pozyskaliśmy jeden z cenniejszych zabytków właśnie do tej placówki. Ten zabytek dotyczy dawnych właścicieli majątku, w którego murach funkcjonuje nasze muzeum. Na aukcji antykwarycznej zakupiliśmy zdalnie zabytek należący do Natalii z Bispingów-Kickiej, żony generała Ludwika Kickiego, który był uczestnikiem bitwy pod Iganiami, tutaj obok Siedlec. Kupiliśmy książkę, której cenne są dla nas przede wszystkim autografy informujące o śmierci męża w bitwie powstania listopadowego 26 maja 1831 roku pod Ostrołęką. Pani Natalia z Bispingów-Kicka zapisała właśnie informacje w tej książce o śmierci generała Ludwika Kickiego pod Ostrołęką. I pozyskanie tego eksponatu było możliwe dzięki wykształceniu naszej koleżanki z muzeum przez pana Andrzeja, który przyjechał specjalnie do Dąbrowy. Wskazówki, udzielenia wskazówek. Trudno tutaj Państwu właściwie wyjaśnić całą zasadę nauki, jak się uczestniczy w tych aukcjach antykwarycznych, żeby za dużo Państwu nie powiedzieć, bo później będziemy mieli sami trudności z pozyskaniem tych eksponatów. W tym czasie pan Andrzej naszą koleżankę tak wykształcił, że przez telefon kupiła zabytek najważniejszy dla tego muzeum, teraz tak można powiedzieć, tylko jedno postępowanie, czyli straciliśmy mało pieniędzy i nie zmarnowaliśmy funduszy społecznych. Także w naszym statucie jest zapisane Muzeum Powstania Listopadowego w Nowych Iganiach w organizacji i już pozyskujemy eksponaty do tej placówki właśnie dzięki wskazaniom, dzięki doświadczeniu, dzięki pomocy pana Andrzeja. I pana Andrzeja Roświruka, współpraca z naszymi placówkami tak się rozwija, że życzymy panu dalszych sukcesów i jego nagród. Tak się ustawić. Tak, serdecznie gratuluję. Dziękuję za wszelką pomoc. Dziękuję za współpracę. Obiecuję naszą współpracę. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję. No, będzie lepiej. No, oczywiście. Dziękuję serdecznie. Serdeczne Państwu. I uczymy na to przeszkolenie. No to jest zastrzeżone dla pana dyrektora. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Zapraszamy do tak zwanego symbolicznego. Przestaniemy się trochę może. No, podzielił się. Dobrze, dziękujemy. Też wysłałem wiadomości po całej Polsce właśnie. No może nie. Lepiej, żeby koledzy nie wiedzieli o tym. Będą zazdrości. No. Ale informacje ogólne. To teraz samemu panu. Nie wiem, czy kawa ma w porządku. Wszystko dobrze. No myślę, że dziękuję. Tą nagrodę przyznano właśnie razem z Państwem. Pewnie kilka słów na temat, dlaczego się tutaj znalazłem. Wbrew pozorom Biała Podlaska i Siedlce mają bardzo wiele wspólnego. No, z mojego punktu widzenia oczywiście historia militarna, czyli 34 pułk piechoty
IX Pułk Artylerii Podlowej, który stacjonował i w Białej Podlaskiej, i w Siercach, stąd też nasza współpraca przy wydaniu wydawnictwa, publikacji o IX Pułku. I 34 i 9 Pułk wchodzi w skład 9 Pułk Artylerii Polowej wchodzi w skład 9 Dywizji Piechoty, której sztab znajdował się w Siercach właśnie. 9 Pułk Piechoty, 9 Pułk Artylerii Polowej to jest taki nasz wspólny pułk z panem dyrektorem, bo czasami przedtem biliśmy się o pamiątki po tym pułku, natomiast w tej chwili ja rzeczywiście uważam, że te siedleckie informacje, te siedleckie tradycje są bardziej wiarygodne, bardziej głębokie i te pamiątki znajdują się w większości właśnie w Muzeum w Siercach. O ile 34 Pułk Piechoty stacjonował w całości w Białej Podlaskiej, to na przykład eksponaty związane z mundurem porucznika Maciąga znajdują się w Muzeum w Siercach, więc te wspólne informacje przenikają się Biała Podlaska, Sierce. Nasza współpraca, tak jak Państwo słyszeliście, polega głównie na wyławianiu pewnych ciekawostek na rynku kolekcjonerskim, ale muszę powiedzieć, że to nie tylko, tylko Muzeum w Siercach czy w Dąbrowie korzystam, bo ja też korzystam z wiedzy pracowników muzeum, oczywiście dzięki uprzejmości pana dyrektora. To jest nasza współpraca obopólna i korzyści są obopólne. No, wydawałoby się, że to jest najlepsza symbioza, jaka może być w tej dziedzinie. Możemy współpracować, bo to nie jesteśmy, nie tylko jesteśmy konkurentami na zasadzie, kto pierwszy kupi, a kto pierwszy zdobędzie, ale na zasadzie takiej, że możemy sobie pomagać właśnie w zdobywaniu pamiątek. No cóż, mogę Państwa zaciekawić tylko tym, że nie wszystkie pamiątki są dostępne finansowo dla muzeum, natomiast prywatni kolekcjonerzy, nie mówię o sobie, tutaj słucha moja żona, więc nie mogę tych rzeczy opowiedzieć dokładnie, ale niektóre rzeczy z mojego doświadczenia właśnie tak polegają. I ograniczenia są różne, bo też i muzealna